Kiosków w przestrzeni publicznej jest coraz mniej, ale na jeden z nich pokusił się Głogowianin. Mężczyzna włamał się do niego i zabrał wartościowe przedmioty. Grupa dochodzeniowo-śledcza wezwana na miejsce przeprowadziła oględziny oraz zabezpieczyła ślady. Policjanci ustalili, że w kiosku skradziono papierosy i laptopa. Łączna wartość skradzionych rzeczy przekraczała 6 tysięcy złotych. Mężczyzna jednak długo łupem się nie nacieszył, bo wpadł w ręce mundurowych. Okazał się nim 22-latek, mieszkaniec Głogowa. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.